Cześć, witajcie, z tej strony Arek Kwiatkowski, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem przedstawić Wam dwa bardzo ciekawe linki, które mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać, bo ja sam z nich korzystam, a są naprawdę skarbnicą wiedzy. Drogą wstępu, na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej możemy przeczytać, że jest to jedyna firma w Polsce, która zatrudnia kontrolerów ruchu lotniczego. Tylko około 600 osób wykonuje ten zawód w naszym kraju. Badania wykazują, że jest to jedna z najbardziej stresujących profesji na świecie. Na czym polega największa trudność? Kontroler musi wciąż przewidywać, jak zaplanować sytuację w przestrzeni powietrznej w danym momencie, by zapewnić sprawny i co najważniejsze bezpieczny lot każdemu statkowi powietrznemu. PASZP to również kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, służba alarmowa, planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw załóg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych to tylko niektóre z licznych sfer działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w skrócie PASZP. I właśnie w związku z tym, że PASZP publikuje coś takiego jak AIP, moi drodzy. To jest to, co widzicie właśnie w tym momencie przed sobą. Jest to publikacja danych lotniczych dotyczących Polski. Oczywiście linki będziecie mieli pod tym filmem, w opisie filmu. Są dwa. Jeden dotyczy generalnie latania tak jakby IFR-owego, czyli jest przeznaczona dla wykonywania lotów tranzytowych przez Polskę, do takich lotów bardzo komercyjnych, rzekłbym, w takiej jakby przenośni. I są tutaj naprawdę bardzo ciekawe informacje. Oczywiście rejestracja po wpisaniu tego linku jest darmowa, nie trzeba tutaj płacić nic. Wpisujecie tylko login i hasło, nawet nie wiem, czy przychodzi jakieś powiadomienie mailowe. Po zalogowaniu właśnie na ten link dostajecie dostęp do AIP, czyli do tych danych ogólnych, gdzie na przykład w pozycji AD2 mamy dane czy też mapy lotnisk, mamy również różnego rodzaju mapy procedur. Oczywiście ważne jest to, aby zawsze w trakcie wykonywania lotów na VATSIM czy na IVAO skonfrontować to z danymi, które są właśnie w tych sieciach, z tego względu, że na przykład bywa tak, że dana sceneria nie jest jeszcze wytworzona dla danego lotniska i tak jak było w przypadku Katowic, budowy nowego pasa i latało się jeszcze na stare procedury. Więc tutaj kompendium wiedzy, ja w trakcie tego filmu nie będę opowiadał, co w poszczególnym dziale jest. Zachęcam do tego, abyście sobie przejrzeli te dwa linki, zajrzeli do ich zawartości, bo tu jest naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji. To dla AIP, natomiast dla VFR-ów trochę ciekawsze rzeczy, myślę, z tego względu, że wielu z Was, myślę, mieszka w okolicach lotnisk aeroklubowych. Ja na przykład mieszkam w okolicach lotniska na Muchowcu i klikając sobie na lotnisko na Muchowcu mogę na przykład przeczytać sobie informacje o tym lotnisku, mogę zapoznać się z numerami, mogę na przykład sprawdzić i potwierdzić sobie, czy jest możliwość zakupu na przykład paliwa na tym lotnisku lub też jaka jest częstotliwość radia w przypadku służb ruchu lotniczego. Dlatego, moi drodzy, ja Wam przedstawiam bardzo fajne źródło, myślę, że warte do zapoznania, jest tu naprawdę bardzo dużo przepisów, między innymi są tutaj przepisy o tym, jak czy też w jakich warunkach, jakie są obostrzenia co do lotów VFR. Oczywiście one nie są VATSIM-owe, VATSIM korzysta, czy też IVAO z tych danych. To jest jakby taka biblia informacji lotniczych na temat latania nad Polską. Myślę, że link ciekawy i chciałbym jeszcze, abyście w komentarzach napisali mi, czy lepiej wolicie, kiedy ja prowadzę monolog i widzicie mnie, jak mówię do Was, czy nie ma to dla Was znaczenia i na przykład takie rozwiązanie jak ten film jest dla Was też korzystne. Tak więc dwa linki w opisie filmu, bardzo fajne materiały, czekam na Wasze opinie i komentarze pod tym filmem, no i oczywiście czekam na łapkę w górę. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!